No i proszę zobaczyć, tak się prezentuje danie, dwa kawałeczki karkówki, dużo sosu i kluski śląskie. Witam serdecznie, dzisiaj zrobimy sobie karkówkę w sosie paprykowo-porowym. Do tego potrzebujemy kilogram karkówki, por 3 sztuki, dwie papryki i dwa ziemniaki. Do czego te ziemniaki zobaczycie na samym końcu, więc już zapraszam Was do filmu. Więc na początek pokroimy sobie karkówkę. Karkówkę kroimy w plastry, około 2 cm. Jak już karkówkę mamy pokrojoną, rozkładamy teraz na dwóch deskach, no może być na jednej dużej, jeżeli macie. No i teraz oczywiście standardowo sól. Pieprz, taki grubo miażdżony w moździerzu najlepiej. I teraz papryka, jej papryką nie żałujemy. Porządnie posypujemy, wmasowujemy w mięso. Przewracamy na drugą stronę i to samo, sól, pieprz, papryka. I znowu wmasowujemy, ok, tak porządnie, odstawiamy, niech się to marynuje chwilę. Teraz zajmiemy się warzywami. No i teraz może zacznijmy sobie od pora. Potrzebujemy tylko tą białą część. Ja robię tak, że tą pierwszą warstwę zawsze ściągam. Ta pierwsza warstwa jest najbardziej łykowata, więc dlatego ją ściągam. Teraz przekroję tylko tutaj tak od tego białego mocno miejsca w kierunku zielonego porządnie. I to tutaj trzeba porządnie umyć, bo tu może być piasek jeszcze. Idę tylko umyć i zaraz wracam. No i teraz jak już są umyte, no to kroimy, drobno kroimy. Kroimy w takie plasterki, ale oczywiście przekrawamy do końca, można nawet na 4 razy, ktoś chce, i kroimy w takie półplasterki do samego końca. Ok, przekładam do jakiejś miski. Cebuli do tego dania nie dodaję. Cebuli do tego dania nie dodaję. Będzie tutaj sam por. No i teraz musimy sobie pokroić jeszcze paprykę. Paprykę też w drobną kostkę, jak najdrobniejszą. Staramy się pokroić. No i jak mówiłem, w kostkę. Dorzucamy do tego pora i tak samo kroimy żółtą paprykę. I teraz tak, na rozgrzewający się smalec wrzucam 3 sztuki ziela angielskiego. 2 sztuki liścia laurowego, to zawsze nam podbije smak, a z tym smalcem też w ogóle mega. I kminek dodaję około łyżki, no jeżeli nie lubicie, to pomincie, aczkolwiek ja polecam, bo kminek jest bardzo dobry, jeśli się z nim nie przesadzi, to jest pycha sprawa. Kminek zaczyna strzelać, to jest znak, że patelnia jest dobrze rozgrzana. I już od razu wrzucamy na tą patelnię mięso i chwilę podsmażamy. Chodzi o to, żeby zamknęły się pory, ale żeby nie spalić tej papryki, która jest na mięsie. Jeżeli zrobicie to szybko, nic się nie stanie, będzie ok.
Ja robię to tak, że mam naprawdę wysoką temperaturę i po prostu dwie minutki z jednej strony, dwie minutki z drugiej strony i to już wystarczy w zupełności. No i spójrzmy teraz, dosłownie dwie minuty minęły, przewracam na drugą stronę, gdzie nic nie jest spalone, a pory w mięsie są zamknięte. No i z drugiej strony tak samo, dwie minutki wystarczy w zupełności, nawet czasami minuta wystarczy, jak macie naprawdę porządnie rozgrzaną patelnię, to jest moment. Białko na mięsie się po prostu zetnie, zamknie te pory, mięso będzie soczyste w środku. Sprawdzam. I jeszcze dosłownie parę sekund. No i teraz, jak już mięso się podsmażyło, ściągam je z powrotem gdzieś na talerz. I wszystkie warzywa wysypuję i podsmażam. To jest dość szybki przepis, później będziemy to chwilę dusili, ale ogólnie to idzie szybka robota też. Jak to zawsze mówię, najważniejsze przygotowanie, jak dobrze przygotujecie, to już później idzie. Odsmażamy to wszystko ładnie. Też dosłownie 5-8 minut. Ja mam tutaj dość duży płomień, także 5-8 minutek i już jest koniec podsmażania. Później przejdziemy do następnego etapu. No i jak już mamy to dość mocno podsmażone, wlewamy bulion. Około pół litra bulionu. Teraz musimy oczywiście jeszcze to doprawić. Tylko zanim doprawimy do tego bulionu, jeszcze doleję około pół litra wody. Dobra. I teraz na spokojnie możemy to sobie już doprawić. Ja tutaj mam paprykę wędzoną. Papryki wędzonej, dwie płaskie łyżeczki. Ona jest mega mocno wędzona, także dwie płaskie łyżeczki wystarczą. Tutaj mam czosnek granulowany. Oczywiście można świeżego też dodać, ale jadę nam tutaj granulowany. Dwie płaskie łyżeczki. Mieszajmy to. Pieprz ziołowy jak najbardziej też tutaj dodamy. Pieprzu ziołowego jedna łyżeczka. Teraz to wymieszamy. Ok. Jeszcze zanim włożymy to z powrotem mięso do duszenia, dodam tutaj koncentrat pomidorowy. Koncentratu pomidorowego dodaję tutaj 4 łyżeczki. Będzie dobre, Kacper, za chwilę. Wymieszać tylko ten koncentrat tutaj. Można było go w sumie przedtem już podsmażyć, no ale dobra, skoro dodałem teraz, no to go tylko po prostu tu rozpuszczę. I z powrotem układam mięso. No już będzie petarda. Wlewam oczywiście resztę tych soków, które z mięsa wyciekły. Zmniejszam płomień na minimum. Przykrywam pokrywką. I wiecie co, ja tak z doświadczenia wam powiem, około 45 do 60 minut będziemy to tutaj dusili. Choć mięso jest kilogram, ale duszenie tyle powinno trwać. Jest to mięso w plastrach, także za długo też nie będziemy tego dusili. To jest taki w miarę szybki obiad. Do klusek śląskich pycha sprawa, do ziemniaków jak najbardziej. Dobra, więc czekajmy teraz na minimalnym ogniu. Niech to trochę tutaj tylko po prostu się delikatnie gotuje i będzie obiad gotowy. No i mam teraz tego obranego ziemniaka. Były dwa, ale na tą ilość sosu stwierdziłem, że taki jeden naprawdę duży to mi wystarczy. I teraz na tarce, na tych oczkach, nie na tych takich do sera, tylko na tych do ziemniaków właśnie do ścierania, musimy go sobie całego zetrzeć. No i zobaczcie.
Mięso już jest duszone, ja już tutaj spróbowałem sobie, że w sumie to jedno już tutaj zniknęło z tego. Tak wygląda ten sos, ale on jest za mało zawiesisty. Żeby był bardziej zawiesisty, to nie dodaję mąki, tylko dodaję właśnie te ziemniaki. Ten starty jeden ziemniak, który tam był. I teraz muszę go tutaj dobrze rozprowadzić. Porządnie, wszędzie, żeby wszędzie dotarł. Powiem wam, że ten ziemniak zrobi taką robotę, że jeszcze doleję trochę wody. Naprawdę on strasznie zagęszcza, a musimy teraz jeszcze z 10 minut przynajmniej to pogotować, żeby ten ziemniak nie był surowy. Na pewno dodam tu jeszcze soli, bo ziemniak jeszcze sól wciągnie, wchłonie. Dobra, dodałem zimną wodę, zimnego ziemniaka, więc to za chwileczkę się zacznie gotować. Jak najmniejszy ogień. No i czekamy. Jeszcze tutaj wejdzie jedna przyprawa na sam koniec. No ale musimy teraz te 10-15 minut pogotować to pod przykryciem, oczywiście, że to nam nie odparowało, pogotować, żeby zrobił się fajny sosik. No i później będziemy już nakładali. No i spróbujemy oczywiście. No i minęło około 15 minut. Dodaję ostatnią przyprawę, będzie to majeranek. Rozcieram w dłoniach, żeby wydobyć jak najwięcej aromatu. Zobaczcie, sos jakiś się konkretny zrobił. Super. W tym momencie wyłączam. Już majeranku nie podgrzewam więcej. Niech on już tylko tutaj odda swoje właściwości aromatyczne do tego dania. I za chwileczkę sobie już nałożymy i wam pokażę, jak to wygląda, jak to smakuje, raczej wam to opiszę. No ale zobaczcie, ten sos jest po prostu genialny. Dobra, więc jeszcze chwilę, mam tutaj kluski śląskie i zaraz sobie z nimi to podam, więc już czekajcie tylko na to, jak to spróbuję i wam powiem, jak to smakuje. No i zobaczcie, tu mam sos, tutaj mam kilka klusek śląskich i teraz sobie tutaj nabiorę kawałek mięsa i sosem poleję trochę kluski. Jeszcze kawałek. Ok. Trochę pietruszki do koloru ładnego. Super. No i teraz sobie spróbujemy. No i proszę zobaczyć, tak się prezentuje danie, dwa kawałeczki karkówki, dużo sosu i kluski śląskie. Coś wspaniałego. No i teraz zaczniemy od klusek śląskich. Weź. Pycha. Po prostu te gumy klejzy, to po prostu to robi robotę do tego karkówka. Zobaczcie, jak ona się rozpada. Uduszona idealnie. Danie zrobicie w godzinę czasu, a naprawdę obiad jest przepyszny. Coś wspaniałego, dobrze przyprawione. Naprawdę pyszna sprawa. Gwarantuję, że wszyscy będą zadowoleni. Ludzie, którzy lubią mięso, też będą zadowoleni maksymalnie. Ja was serdecznie pozdrawiam. I do zobaczenia.